Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki z Wrocławia. Teraz ciekawe pytanie dotyczące wstecznego zwolnienia lekarskiego. Witam, chciałabym zapytać, jaki lekarz może mi wystawić zwolnienie lekarskie do tyłu, bo miałam do 13, czyli do środy, dzisiaj jest niedziela, czy to ginekolog, czy psychiatra, no prosi tutaj internautka o szybką odpowiedź i oczywiście pozdrawia. No, odpowiadając na to pytanie, teoretycznie każdy lekarz, który daną osobę zbada, stwierdzi schorzenie, które zaistniało 3 dni do tyłu, no może to zwolnienie wystawić. Tylko, że jeżeli tu jest środa, dzisiaj niedziela, czyli w niedzielę to jeszcze ten ginekolog czy jakiś inny lekarz może wystawić. Natomiast w poniedziałek dni chyba już, o ile dobrze liczę, będzie 4. To już tylko lekarz, psychiatra, no bo jak powiedziałem, będzie to powyżej ustawowych 3 dni. Czy ten lekarz będzie chciał to zrobić, jest to zupełnie innym zagadnieniem. Takie zwolnienia wsteczne są dosyć sprawą kłopotliwą, szczególnie jeżeli pacjent trafia do lekarza po raz pierwszy, że tak naprawdę on nie zna historii choroby tego pacjenta. Także na tym kończę. To zagadnienie zapraszam tradycyjnie na mojego bloga www.zwolnienielekarskie.pl, kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Poruszam tam podobne problemy do przedstawionych w tym filmiku. Możesz to skomentować, do czego zachęcam. Jeszcze raz bye bye, mówił wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.